Witajcie, tu Kujawsko-Pomorska Szkoła. Czas przenieść się do innego kraju, porozmawiać dokładnie w języku niemieckim z panią Anną Schmelter. Witamy serdecznie. O czym dzisiaj lekcja? Dzień dobry. Dzisiaj temat państwo i społeczeństwo, czyli ostatni, 14 temat z zakresu. Guten Tag, herzlich willkommen. Wie gesagt, wir machen heute das 14. Thema aus dem Abitur, das unter den Abiturthemen genannt wurde, Stadt und Gesellschaft. Bisschen Landeskunde, bisschen Wortschatz machen wir heute. Właśnie, zrobimy temat, który prawdopodobnie jest najbardziej zaniedbany, jeśli chodzi o warunki szkolne, bo albo nigdy nie zdążymy, albo omijamy go szerokim łukiem, ponieważ jest trudny, nieprzyjemny, jeżeli chodzi o słownictwo, mało znany. No i stosunkowo rzadko pojawia się, przynajmniej na maturze w części pisemnej, to znaczy szukałam wczoraj bardzo długo, ale nie znalazłam ani jednego tematu, ani jednej rozprawki, ani jednego artykułu, który bezpośrednio odnosiłby się do tego tematu, aczkolwiek to nie znaczy, że ten temat w ogóle nie jest poruszany, ponieważ mamy bardzo dużo słuchania, czytania i mówienia na egzaminie ustnym, również ten temat może się pojawić. Także dzisiaj trochę krajoznawstwa, trochę po polsku, trochę po niemiecku, dużo słownictwa i myślę, że takich rzeczy, które niekoniecznie są dla każdego znane. Zuerst der Stadt, die Bundesrepublik Deutschland. To jest właściwa nazwa, pełna nazwa Niemiec, tak zwanych, Republika Federalna Niemiec, DBRD w skrócie, bardzo często używa się właśnie tej nazwy, DBRD. Der Staat to jest państwo jako instytucja, państwo jako organizacja. My bardzo często na lekcjach języka niemieckiego używamy słówka das Land, które znaczy bardziej kraina. Obszar jakiś zamieszkały przez ludność. Używamy określenia ich wohne auf dem Lande, mieszkam na wsi. I w języku, w odniesieniu do samych Niemiec, musimy się troszeczkę inaczej nauczyć określać pewne sprawy. Na początek. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Ein Bundesstaat, das demokratisch ist und das in Mitteleuropa liegt. Die Bundesrepublik Deutschland ist auch Mitglied der EU, genau wie Polen. Polen ist auch Mitglied der EU, das Mitglied. Die EU, die Europäische Union, w języku niemieckim bardzo często używamy skrótu, nie mówimy cały czas die Europäische Union, tak samo jak nie mówimy zawsze die Bundesrepublik Deutschland, tylko mówimy die BRD, die EU, ewentualnie na same Niemcy, często sami Niemcy mówią die Bundesrepublik po prostu. Die Bundesrepublik oznacza państwo związkowe, my mówimy Republika Federalna i mamy przymiotnik federativ, also Bundes bedeutet federativ. Ein anderer föderativer Staat ist zum Beispiel USA, ja? Also die Vereinigten Staaten von Amerika. Das wird auch föderativ. In Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland leben ca. 82 Millionen Menschen. Und diese Menschen sind Einwohner. Der Einwohner, to jest mieszkaniec miasta, państwa i tak dalej. Znacie być może inne słówko, der Bewohner mieszka w jakimś budynku. Tak? Możemy powiedzieć, że budynek ma nie wiem, 10 mieszkańców, das Haus hat 10 Bewohner und die Bundesrepublik Deutschland hat 82 Millionen Einwohner. Das ist die Landkarte oder die Karte. Von Deutschland, ja, so sagt man das. Hier sehen wir schon, dass das ein bisschen aufgeteilt ist. Jedenfalls haben wir das Wort die Grenze. Das ist der Substantiv. Wir können zum Beispiel sagen, die Grenze von Deutschland ist sehr lang. Ja? Oder wir haben das Verb Grenzen mit der Präposition an und dem Substantiv in Akkusativ. Zum Beispiel Deutschland grenzt an Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Niederlande. Und hier sehen wir schon ein etwas anderes.
wieder większość państw w swoich skróconych nazwach jest rodzaju nijakiego. Czyli mamy das Polen, das Frankreich, das Tschechien, das Österreich, das Deutschland również. Natomiast niektóre państwa, to zapewne wiecie z lekcji języka niemieckiego, nie są rodzaju nijakiego, tylko są rodzaju żeńskiego. I tutaj na przykład mamy Szwajcarię. Jeżeli mówimy, że Niemcy graniczą z Polską, to mówimy Deutschland grenzt an Polen. Natomiast w sytuacji Szwajcarii, która jest państwem rodzaju żeńskiego, mówimy Deutschland grenzt an die Schweiz. Polska graniczy na przykład z Ukrainą, która jest rodzaju żeńskiego i mówimy Polen grenzt an die Ukraine, Polen grenzt an Deutschland. Deutschland jako w nazwie skrócone jest rodzaju nijakiego i nie mamy tam rodzajnika. Die Niederlande to jest państwo, które występuje w liczbie mnogiej. Również w języku polskim, w tym określeniu Niederlandy, mamy liczbę mnogą. Występuje jeszcze nazwa oczywiście stosowana czasami Holland i wtedy jest to państwo rodzaju nijakiego i nie mamy rodzajnika. Każde z tych państw ma również swoją nazwę oficjalną, właściwą i na przykład mówimy die Republik Polen. Gdybyśmy mieli odnieść się do prawa międzynarodowego, to musielibyśmy używać rodzaju nazwy tej właściwej, pełnej i wtedy byłoby to z rodzajnikiem, bo jest die Republik Polen, das Polen, die Bundesrepublik Deutschland, das Deutschland i wtedy nie robimy, nie dajemy tego rodzajnika. Aus der geografischen Sicht gesehen, der wichtigste Fluss in Deutschland ist der Rhein. Rzeki w języku niemieckim w większości są rodzaju żeńskiego, ale najważniejsza rzeka jest rodzaju męskiego, der Rhein, Rhen. Seine Länge 1320 Kilometer, aber nicht ganzer Fluss fliegt in Deutschland, ist in Deutschland, davon nur 800 oder fast die Hälfte, 867 Kilometer in Deutschland. Wir haben auch zwei Meere, zwei Seen in Deutschland, die Nordsee und die Ostsee, Morze Północne i Morze Bałtyckie, tak zwane Morze Wschodnie, die Nordsee und die Ostsee. Andere Flüsse, die wir in Deutschland haben, ist die Elbe, das ist rzeka Łaba, die Donau, Dunaj und die Weser, Wesera. Właśnie dla porównania z Renem, tutaj mamy rzeki rodzaju żeńskiego, Ren rodzaju męskiego. Wichtige Verben, die sich auf die Flüsse beziehen, fließen. Ein Fluss fließt. Er kann auch münden, wenn er zum Beispiel, der Rhein mündet in die Nordsee, also uchodzi. Die Weichsel, Wisła, die Weichsel mündet in die Ostsee zum Beispiel. Und ein anderer Satz, die Donau entspringt im Schwarzwald und mündet ins Schwarze Meer. Also die Donau hat ihren Beginn im Schwarzwald in Deutschland und mündet, hat ihr Ende im Schwarzen Meer. Czyli mamy początek i koniec tej rzeki. Wir gehen weiter. Jeder Staat hat seine Nationalhymne. Die Nationalhymne, sagt man, oder die Hymne natürlich. Die Nationalhymne in Deutschland heißt das Lied der Deutschen. Und der Text von diesem Lied wurde 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschrieben. Die Melodie, also die Musik, entstand viel früher. Die stammt von Joseph Haydn und der schrieb sie schon 1797 für ein anderes Werk. Eigentlich hieß dieses das erste Werk, von dem man die Melodie für das Lied der Deutschen genommen hat, Gott erhalte Franz den Kaiser. Die Nationalhymne ist das seit 1922, also seit, tak jak sobie kiedyś powiedzieliśmy, seit daje nam początek, nie daje nam końca. Z hymnem niemieckim było tak, że on od 1922 roku był uznany za hymn państwowy. Pieśń ma ogólnie trzy zwrotki, natomiast po II wojnie światowej do pewnego momentu był zabroniony. W latach 50. można było ponieść surową karę za propagowanie tego tekstu. Zrezygnowano później z pierwszej i drugiej zwrotki i w 1991 roku zostało ogłoszone, że hymnem Niemiec jest tylko trzecia zwrotka tej pieśni. Die Erklärung,
to jest oświadczenie, ogłoszenie. Diese Erklärung, dass das Lied der Deutschen, die Nationalhymne für Bundesrepublik ist, haben der Bundeskanzler Helmut Kohl und der Bundespräsident Richard von Weizsäcker gemacht. Ja? Sie haben gesagt, die dritte Strophe ist die Nationalhymne für das deutsche Volk. No i mamy tutaj kolejne słówka, które mogą się kiedyś przydać. Die dritte Strophe, trzecia zwrotka, das Volk, naród. Lud, naród. Okay. Wenn wir an den Staat denken, da haben wir auch verschiedene Symbole. Und jetzt sagt man zum Beispiel die Flagge oder die Fahne. Wir haben zwei verschiedene Substantive. Man sagt, dass die Fahnen getragen werden. Tragen, czasownik prawdopodobnie znany doskonale, nosić. Also die Fahne, tego rodzaju Flaga, będzie noszona. Natomiast die Flaggen werden gehisst. Hissen, taki myślę, że niezbyt znany czasownik, znaczy podnosić, podnosić do góry. I tutaj mamy die Flaggen werden gehisst, czyli one są, są wywieszane, natomiast die Fahnen werden getragen, czyli będą noszone. Die Deutschlandfahne hat drei Farben. Schwarz, rot und golden. Nicht gelb, sondern golden. Wir haben auch noch das Wappen oder das Staatswappen. Das Staatswappen to jest godło państwowe, natomiast das Wappen to może być określenie na godło albo herb. Das ist das deutsche Wappen. Ein Adler, ja, ein schwarzer Adler. Wir gehen zu der Politik über. Die Politik. Mamy politykę rodzaju żeńskiego, tak jak w języku polskim. I omówimy sobie troszeczkę najważniejsze organy w państwie. Trochę słówek odnośnie wyborów będzie. No to zobaczmy. Na początek. Niemcy to jest państwo związkowe. Czyli za każdym razem, kiedy będziemy mówili o Niemczech, będziemy używali słówka Bundes. Będziemy na przykład mieli słówko nie der Präsident, tylko der Bundespräsident, jeśli to się odnosi do całego państwa. Na przykład mamy słówko Land, które bardzo często stosujemy. Mówimy sobie po polsku, że Niemcy składają się z 16 landów. Swoją drogą, tak jak Polska, z 16 województw. Niemcy nie powiedzą Deutschland besteht aus 16 Ländern, tylko powiedzą Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Die Länder dla Niemców to jest das Polen, Czechien, Österreich, Frankreich. To są Länder, a oni mają u siebie Bundesländer, mają kraje związkowe. Ze względu właśnie na tą federacyjność. No i teraz, jeżeli mamy Bundesstaat, to ten Bundesstaat ma swoje prawo i najważniejszym jest das Grundgesetz, czyli ustawa zasadnicza. My to w ten sposób określamy. Die Verfassung to jest konstytucja. Ustawa zasadnicza i konstytucja zarówno w Niemczech, jak i w Polsce są tym samym. Das Grundgesetz bedeutet auch die Verfassung. Bardzo często używa się, przynajmniej w piśmie, określenia GG. Nie mówimy w ten sposób, natomiast zapisać można w taki sposób. Das GG, das Grundgesetz, die Verfassung musimy zapisać łącznie. In dem Grundgesetz wurde die politische und rechtliche Ordnung des Staates Deutschlands festgelegt. Mamy Ordnung znamy, politische Ordnung und rechtliche Ordnung, porządek polityczny i prawny. Des Staates, czyli tej organizacji, tej instytucji, nie des Landes. Die Demokratie bedeutet die Herrschaft des Volkes, das hat man schon in der Artikel gesagt. No i właśnie, być może znacie ten budynek, będziemy jeszcze o nim mówić. Na budynku, w którym obraduje Bundestag, czyli niemiecki parlament, jest takie hasło dem deutschen Volke, niemieckiemu narodowi. Nie komuś tam, tylko dokładnie niemieckiemu narodowi, ten naród jest najważniejszy, a Niemcy w Niemczech, tak jak i w Polsce, demokracja nie jest sprawowana bezpośrednio, tylko pośrednio, za pośrednictwem naszych przedstawicieli, tak, których wybieramy w wyborach. Wir haben die deutsche Demokratie, ist nicht unmittelbar, czyli nie jest bezpośrednia. Weiter.
ist, also Deutschland ist ein parlamentarischer Staat. Es hat ein Parlament. Wir können das auch anders sagen, dass Deutschland hat parlamentarische Regierungsform. Der erste Repräsentant des Staates ist der Bundespräsident. Präsident Niemiec jest najwyższym przedstawicielem, ale jego rola taka na co dzień sprowadzałaby się raczej do takiej roli reprezentatywnej, aczkolwiek ma swoje uprawnienia takie też poważne. Wenn wir an die Demokratie denken, da haben wir auch das Wort die Entscheidung, Decyzja. Die Demokratie braucht Menschen. Die Demokratie braucht das Volk. Und wir haben für die Menschen, für alle 82 Millionen Deutschen, vielleicht nicht alle, weil da einige nicht volljährig sind, aber sagen wir so 50 Millionen, die Wahl oder die Abstimmung. To są wybory, to jest głosowanie. Bardzo często używa się słowa tego rzeczownika w języku niemieckim w liczbie pojedynczej. My mówimy, że idziemy na wybory, a Niemcy mówią, dass sie zur Wahl gehen, idą na wybór. Hier haben wir Adjektive, die wir auf die Wahl beziehen. I teraz w Polsce większość wyborów odbywa się w systemie pięcioprzymiotnikowym, czyli mamy wybory tajne, wolne, bezpośrednie, równe i proporcjonalne. Natomiast w Niemczech tak nie będzie. Wybory zawsze są geheim, czyli są tajne, zawsze są frei, czyli są wolne i są verhältnismäßig, also nach dem Verhältnisrecht organisiert, czyli są proporcjonalne. Wynika to z federacyjności państwa. Man muss volljährig sein. Volljährig bedeutet, dass man 18 Jahre alt sein muss, um zur Wahl gehen zu dürfen und um abzustimmen. Ja, zur Wahl gehen, idziemy na wybory. Der Wähler, das ist die Person, die wählt, czyli to jest nasz wyborca, liczba mnoga, die Wähler, tak samo. Und wählen, das Verb. Wir wählen unter den Kandidaten. Der Kandidat, die Kandidaten. Und wenn wir eine Partei haben oder eine Gruppe, da können wir jemanden zur Wahl aufstellen. Also wir haben unseren Kandidaten. Wir können jemanden vorschlagen. Vorschlagen, das ist zaproponować und aufstellen, das ist wystawić, dosłownie. Es gibt auch so eine Möglichkeit, dass wir uns alleine zur Wahl stellen. Zum Beispiel, ich sage, ich möchte ein Bundeskanzler werden. Ich habe meine Wähler, also ich habe Leute, die auf mich, die mir ihre Stimme geben und ich kann mich auch alleine zur Wahl stellen, czyli samemu stanąć do wyborów, wystawić swoją kandydaturę. Ja, und man kann zum Beispiel zum Bundeskanzler, zum Abgeordneten gewählt werden. Można zostać wybranym na to stanowisko. Na niektóre stanowiska wybory są pośrednie, na przykład naród nie wybiera Bundespräsident, tylko Bundespräsident jest wybierany przez Bundesversammlung, czyli przez odpowiednik naszego Zgromadzenia Narodowego. Weiter das politische System, bisschen Wortschatz. Der erste Repräsentant des Staates ist der Bundespräsident. Der heutige Bundespräsident ist Frank-Walter Steinmeier. So sieht er aus. Und ein Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Er regiert 5 Jahre, also er wird für 5 Jahre gewählt. Er ist überparteilich, also er muss nicht zu einer Partei angehören. Tak? Überparteilich, bezparteilne, nadparteilne dosłownie. Und er darf 10 Jahre regieren, also er darf die Amtszeit auf 10 Jahre bestimmt haben, czyli 2 Razy może zostać wybrany. Weiter, wir haben auch den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist der Bundesregierungschef und diese Person kennen wir sehr gut. Der heutige Bundeskanzler ist Frau Angela Merkel. Und was macht sie?
sie bestimmt die Minister, czyli ona sama określa swoich ministrów. Sie legt die Richtlinien der Politik fest, czyli ona określa tak naprawdę linie polityczne wszystkie, kierunki polityczne. Der Bundeskanzler und die Bundesminister bilden eine Bundesregierung. I teraz dlaczego takie ważne tak naprawdę jest to Bundeskanzler, Bundesregierung, Bundesminister i tak dalej? Dlatego, że każdy Bundesland również, czyli każdy kraj związkowy, każdy ten nasz po polsku określony land, Bawaria, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen i tak dalej, każdy z nich ma również swój rząd i każdy z nich ma swojego prezydenta, każdy z nich ma swoich ministrów i tak dalej. I jeżeli mamy rozróżnić ten rząd ogólny, państwowy od tych rządów landowych, to musimy używać tej nazwy Bundes, Bundesminister, Bundeskanzler und so weiter. Oczywiście rząd to władza wykonawcza, czyli egzekutywa. No dobrze. Idziemy sobie dalej. Tak jak powiedziałam, Niemcy składają się z 16 landów, czyli Bundesstaat Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Was ist für sie gemeinsam? Gemeinsam an das zusammen, das kennen wir auch wahrscheinlich. Die Währung, also das Geld. In jedem Bundesland ist das Euro. Ja? Das ist das Gemeinsame. Dann haben wir die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist die Armee. Also das ganze Deutschland hat eine Armee. Die können auch verschiedene Aufgaben haben. Also zum Beispiel in jedem Land haben wir autonome Bildung. Also die Schulen können ein bisschen anders organisiert werden. Kultur kann auch anders organisiert werden. Die Landstraßen, also Straßenbau, ist auch autonom. Und Gerichtsbarkeit, das Gericht, to jest sąd. Prawdopodobnie znamy ten rzeczownik jako rzeczownik w znaczeniu danie. Także trzeba tutaj sobie umieć rozdzielić. Das Gericht, rząd, sąd albo danie, takie, które zostajemy na obiad po prostu. Das Deutsche Parlament, der Bundestag. Der Bundestag to jest tak naprawdę najwyższy organ, jeżeli chodzi o organy ustawodawcze. Auf vier Jahre gewählt, also der Bundespräsident war für fünf Jahre gewählt, hier haben wir vier Jahre. No i teraz mamy takie słówko jak die Abgeordneten, der Abgeordnete, die Abgeordnete, poseł, posłanka i die Abgeordneten jako posłowie. Rzeczownik odprzymiotnikowy, czyli proponuję zajrzeć sobie gdzieś do jakiejś książki gramatycznej i przypomnieć sobie, jak deklinowaliśmy rzeczowniki odprzymiotnikowe. Troszeczkę jest dziwnie w Niemczech, jeżeli chodzi o ilość posłów. My mamy 460 posłów, a w Niemczech mamy podstawową liczbę 598, ale może dojść do tego, że są tak zwani posłowie nadliczbowi i w tym momencie pojawiło się coś takiego, jak Überhangsmandat i obecnie mamy o 111 posłów więcej w tej kadencji na przykład. Ale mówimy o tym, że prezydenta wybiera 598 członków Bundestagu. Mamy jeszcze coś takiego jak Bundesrat. Bundesrat byłby odpowiednikiem naszego Senatu, aczkolwiek nie do końca. Jest złożony z przedstawicieli Bundeslandów, czyli każdy Bundesland wysyła do niego swoich przedstawicieli. Bundestag jest wybierany przez społeczeństwo, a Bundesrat ma swoich przedstawicieli wysyłanych z landów. No i troszeczkę współdziała w tworzeniu prawa na przykład. Ważne słówka, które tutaj mamy, to jest między innymi vertreten. Vertreten to jest reprezentować. Ale może to być użyte nie tylko w tym temacie państwo i społeczeństwo, ale na przykład jeżeli idziecie dokądś w zastępstwie kogoś innego. Ich vertrete, zastępuje kogoś. Mitwirken, współdziałać, also wir machen das zusammen. Ja? Du machst das, ich helfe dir und also ich möchte mitwirken. Chcę współuczestniczyć.
das Gesetz verabschieden. Znamy czasownik verabschieden w znaczeniu żegnać się. Ich verabschiede mich von meinen Verwandten zum Beispiel. Żegnam się z krewnymi. A tutaj mamy zupełnie inne znaczenie. Ein Gesetz verabschieden, uchwalać prawo. Ja? Das Parlament, der Bundestag verabschiedet ein Gesetz. Der Vertreter, to jest przedstawiciel. Tu mamy schemat, w jaki sposób są wybierane poszczególne organy. Myślę, że nie będę Wam tego dzisiaj omawiała. Natomiast widać tą zależność tutaj. Bundesrat, który przedstawicieli swoich pobiera właśnie z tych parlamentów krajowych. Das Reichstag, das ist das Reichstagsgebäude. Ich finde eines der schönsten Gebäude in Berlin. Das Gebäude, in dem der Bundestag tagt. Das Reichstag ist ein Gebäude, das nach der Idee von dem Architekten Norman Foerster, der das bisschen umgebaut hat und die Kuppel auf dem Gebäude gemacht hat, das soll dem Volk die Möglichkeit geben, ihre Vertreter, also die Bundestagsabgeordneten, zu kontrollieren. Auf der Reichstagskuppel haben wir viel Glas. Und wenn man da oben ist, da kann man sehen, ob die Abgeordneten arbeiten oder nicht. To taka bardzo ciekawa, ciekawy sposób na kontrolę posłów. Można wybrać się na spacer do Reichstagu i sprawdzić, czy posłowie są na miejscu i robią to, do czego zostali przez naród wybrani. Das Innere, to jest wnętrze. Und in dem Reichstag haben wir auch Parteien. Ja, also in dem Bundestag haben wir Parteien. Man kann ein Parteimitglied werden. To jest członek partii. Die Partei möchte immer an die Macht kommen. Sie können auch Koalitionen bilden. Bilden, tworzyć. Und manchmal müssen sie sich auch an die Parteidisziplin halten. Es kann auch gültig sein, also ihre Abstimmungen können auch günstig sein. Das Gesetz verabschieden, erlassen, beschließen, das haben wir schon besprochen. Das Gesetz tritt in Kraft, czyli wchodzi w ustawa, prawo wchodzi w życie. Wir können auch eine Reform durchführen, przeprowadzić bardzo dosłownie. Ernennen, to jest mianować, ja? Also man ernennt zum Beispiel den Kandidaten zum Bundespräsidenten. Die Abgeordneten müssen etwas abstimmen, czyli przegłosować. Sie können dafür oder dagegen sein. Wenn sie dafür sind, da sagen sie, ja, wir möchten das. Und wenn sie dagegen sind, da sagen sie, nein, auf keinen Fall, das machen wir nicht. Ja? Also sie stimmen für oder gegen. Für, ja. Gegen Nein. Der Abgeordnete könnte auch zu einem Minister werden. Und wir haben zum Beispiel verschiedene Ministerien. Die Außenpolitik, to jest polityka zagraniczna, czyli później będziemy też mieli Außenministerium. Außen, wszystko co jest außen, zawsze trzeba sobie zapamiętać, że to jest na zewnątrz. Innenpolitik, to jest polityka wewnętrzna, tak jak mamy różne słówka z tym przedrostkiem związane, die Innenstadt, centrum miasta, czyli coś, co jest zawsze w środku. Wcześniej mieliśmy das Innere, czyli wnętrze. Die Koalition, das ist auch ein wichtiges Wort. Der Ministerpräsident, das ist der Bundeskanzler. Ja? Die Opposition, das ist auch ein einfaches Wort, ähnlich wie im Polnischen. Man macht die Politik, also man ist Politiker und man macht die Politik. Der Politiker hat auch seine weibliche Form. Man kann natürlich sagen, die Politikerin, man muss aber nicht. Und noch mehr Wortschatz, wir haben noch die Heimat. Und in jeder Heimat leben die Bürger. Obywatele, die Einwohner, das sind alle Leute, die in dem Land wohnen.
Wir haben die Ausländer, ja, die Bürger und die Ausländer sind zusammen Einwohner. Dann haben wir auch Minderheiten, verschiedene Minderheiten, die auch Einwohner sind. Die Leute sehen verschiedene politische Ereignisse und sie können dann wählen und entscheiden, was sie möchten. Die Abgeordneten, die Politiker, die gewählt werden, sollen ihre Interessen vertreten und sie müssen dann auch die Verantwortung übernehmen. Ja? Dann haben wir auch sowas wie Bürgerinitiative, also in den Sachen, die die Bürger direkt betreffen, entscheiden sie, was sie möchten. Ab und zu können sie sich vielleicht auch engagieren, ja? Zum Beispiel in verschiedenen Protesten oder sowas. Sie können auch mitentscheiden. Meistens entscheiden wir mit, wenn wir an verschiedenen Wahlen teilnehmen. Wir können auch etwas verändern oder ändern. Wir können jemanden unterstützen. Also wir können sagen zum Beispiel, ja, ich mag dich, ich werde dich unterstützen. Wir haben in dem Land auch Meinungsfreiheit. Die Freiheit, słówko, które znamy, wolność. Teraz to Meinungsfreiheit. Meinung to jest zazwyczaj znane słówko jako opinia, a tutaj mamy wolność słowa, wolność opinii. Die Pflicht, der Bürger, der Einwohner des Landes hat verschiedene Pflichten, zum Beispiel Steuerpflicht, also wir müssen die Steuern bezahlen. Die Steuer, znaczy Podatek. Weiter haben wir die Wehrpflicht, also Obowiązek Służby Wojskowej. Wir hatten auch die Wehrmacht und wir müssen auch daran denken, dass alle Leute für das Gesetz gleich sind. Myślę, że zrobimy tutaj kropkę i wrócimy do tego tematu na pewno. Zaprzyjaźnijcie się ze swoimi repetytoriami, znajdźcie słówka, poćwiczcie trochę. Powodzenia. Dziękujemy Pani Ani za lekcję języka niemieckiego. Do zobaczenia.